7 lutego w Urzędzie Miejskim w Ciężkowicach miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wyposażenia nowo powstającego Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy na dostawę i montaż wyposażenia w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to realizacja projektu Ziemia, Woda, Powietrze, czyli kolejny etap. Od dziś będzie tam już dwóch wykonawców. Pierwszy wykonawca, który realizował budowę, kolejny to wyposażenie budynku, czyli tam sale multimedialne, kinowe, no, różnego rodzaju wystawowe, edukacyjne. Kwota to 4 243 500 zł, z czego 85% dofinansowania jest środków pozabudżetowych, 15% wkład własny Urzędu Gminy. Zakres realizacji jest dość szeroki, bo oprócz samej ekspozycji, która będzie i edukacyjna, i multimedialna również, bardzo interaktywna, jest jeszcze wyposażenie całej sali widowiskowej, no i oczywiście pomieszczenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w chmurze, małopolskiej chmurze edukacyjnej. Więc jest to bardzo wielofunkcyjna realizacja, tak bym powiedział, no i bardzo wzbogacająca tak naprawdę ofertę już istniejącego muzeum, jak i nowo powstającego budynku, czyli no, w tym zakresie jest to całkiem spora realizacja, również w skali samego województwa małopolskiego. No, dzisiaj zamykamy bardzo ważny, istotny etap realizacji projektu Woda, Ziemia, Powietrze. To jeden z ostatnich takich dużych przetargów. Tym razem dotyczy ekspozycji Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Tym razem udało nam się za drugim podejściem skutecznie zakończyć przetarg i dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy. Realizacja przewidziana jest w ciągu 10 następnych miesięcy i z tego, co tutaj zdążyliśmy przeanalizować, te wszystkie zamierzenia, które teraz dużo realizujemy w ramach tego projektu, uda się w terminie ukończyć. Dzisiaj również ważny dzień w Ciężkowicach, ponieważ w dniu dzisiejszym zostanie opublikowany przetarg na wyłonienie wykonawcy wykonania odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wody Ignacy. I tutaj jesteśmy pełni nadziei, mamy gotową dokumentację, projekt robót geologicznych i przewidziana realizacja to jest do połowy grudnia przyszłego roku. Oprócz takich typowo prac wiertniczych będzie cały zakres dokumentacji geologicznej i różnych innych decyzji, które będą umożliwiały nam rozpoczęcie eksploatacji górniczej już wody odwierconej z otworu Ignacy.